Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Rise of the Tomb Raider. I tak, dążymy do końca naszej gry. Ścieżka nieśmiertelnych znajdzie wejście do planetarium. Musimy tutaj odnaleźć wejście do planetarium. Także lecimy. Ja nie wiem, czy czasem tutaj nie będziemy mieli do czynienia z nieśmiertelnymi. Tak mogę jedynie podejrzewać, aczkolwiek zobaczmy. To się okaże. Proszę bardzo, zobaczcie, co tutaj jest. O rana, a tutaj tędy nie wejdziemy. Mamy tutaj wejście, nic do zbierania, do eksplorowania, także idźmy dalej. Mam stresik, powiem wam, bo jak tak spotkamy tych nieśmiertelnych, szkoda, że oni się jakby nie słuchają Jacoba, tak? No w sumie jak on jest tym całym apusem, to wypadałoby, żeby się go słuchali, aczkolwiek widzicie, jak to jest. Dobra. Użyj planetarium, aby otworzyć wejście do Kitierzu. To jest niesamowite. Wygląda na to, że mogę to pociągnąć. W jakim celu? Aha, chyba przejścia. W celu przejścia. Gdzie ja mam się udać? Kurczę. Dobra, wejdźmy tu. Chodźmy. O nie, nie, nie. O Jezu, już myślałam, że zlecę. Naprawdę. Ewen to. Muszę odpowiednio ją ustawić. Okej. Okay. Nie wiem, to w tą stronę. Teraz. Tu jakbym weszła. No tam nie wskoczę. O, matko. Jeszcze raz. Zaraz zobaczymy. O, jakbym teraz sobie tak i o tak. Nie! Why? Przecież było dobrze. Nie było? Jak było? Dobra. Muszę odpowiednio ją ustawić. No i wtedy bym tym sobie poleciała tu. To bym sobie ustawiła tak, żeby stąd móc wskoczyć tam, także tak sobie ustawię, ale czy to dobry pomysł, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Jeszcze odrobinkę. O, w ten sposób. Dobra, i jeszcze raz, bo tu akurat... To akurat mi się wydaje, że tak powinno być i że to będzie prawidłowe, aczkolwiek nie wiem, czemu zaskoczyłam tak nieładnie. O, właśnie. Proszę bardzo, o to chodziło. I tak mi się wydaje, że w ten sposób. I teraz będziemy mogli przedostać się tutaj. Okej. Okay. Na samą górę. O, mamy pieniążki. Zablokowane. Muszę zwolnić mechanizm. Po drugiej stronie jest kolejny zamek. Ale pięknie. Dobra, biegniemy tutaj. Cudownie. Nie no, mega mi się podoba. Naprawdę lubię takie zagadki, wiecie? W ogóle ten mechanizm, to wszystko jest tak dopracowane w tych grach, także no... Ludzie Jacoba wyprzedzali swoje czasy. Oczywiście. Uważaj, gdzie stajesz, Laro. Teraz muszę tylko wejść na górę. Muszę dobrze wymierzyć. Dobra. Czyli musimy lecieć do góry. Wracajmy. I przemyślmy. Teraz to może być całkiem niebezpieczne. Jak ja tam do góry mam wejść?
Intrygujące. No właśnie. Zginęłam. Chciałam się tam chwycić, ale to chyba nie to. A stój, stój. Jest odblokowane, kurczę. Mogłam lecieć jednak. No nic, no zobaczymy. Teraz muszę tylko wejść na górę. Muszę dobrze wymierzyć. Po tym bym mogła wejść, tak mi się wydaje. To bym mogła wskoczyć. Teraz to przetestujemy wszystko. Okej. Nie tu, a tu. O matko. Ale stresująca sytuacja. Teraz. Okej. Uff. Jest stresik. Dobra. Proszę bardzo, idziemy do góry, kochani. Patrzcie, jakie gwiazdki tutaj, takie odblaski są i w ogóle. Dobra, i teraz tu musimy wskoczyć. Proszę bardzo, jesteśmy, prawie jesteśmy. Jesteśmy. Może idziemy do góry. Jejku, stresująca sytuacja, powiem wam. To bardzo, ile ona musi mieć sił w rękach, wyobraźcie to sobie. Dobra. Jejku. I ta muzyka, gdzie dobiegamy do końca danej misji. A, mogłam tamtędy lecieć, ale ja sobie polecę tym. Tędy. Nie będę musiała, wiecie. Na spokojnie. Na spokojnie, bez stresu. Chodźmy, kochani. Mamy księgę. Że już sobie ją otworzymy. Nową umiejętność opanowana klasa strzelecka. Zwiększa do 3 liczbę strzał, które można szybko wystrzelić bez dobierania z kołczanu. Super. Rewelacja. Nie wiem, czy ja stąd doskoczę. Ale zobaczymy. Lara by nie doskoczyła litości. Wiadomo, że doskoczy. Wiadomo. Normalny człowiek by nie doskoczył, ale Lara? Dobra. Znajdziesz drogę do serca Kitierzu. Ścieżka nieśmiertelnych. Jesteśmy coraz bliżej, kochani. Lara, jesteśmy na górze, nad lodowcem. Widzicie trójcę? Tak. Zaczynają operację. Wchodzę do Starego Miasta. Słuchaj, Sofia. Nie atakujcie zbyt szybko. Poczekamy trochę. Wkrótce znów się z tobą skontaktuję. Dobrze. Szaleniec nie daje za wygraną. Nie wiem, co go motywuje. Przemierzamy oblodzone góry na końcu świata. Jego ludzie umierają. Każdego dnia mijam groby lub ciała zostawione na ledwo widocznym szlaku. Schudłem i stwardniałem, ale jestem blisko. Mój koń zdechł. Klacz towarzyszyła mi od czasu kampanii przeciwko Bułgarom. Porąbałem ją i zabrałem mięso ze sobą. Ale jestem blisko. Słyszę, jak śpiewają tuż za grzbietem górskim. Wiatr niesie radosne odgłosy. Prorok będzie martwy w przeciągu tygodnia, a ja wrócę do zakonu trójcy z tarczą.
Jeszcze tylko jeden dzień i będzie mój. Rany boskie. Tropiciel znalazł swój cel w sercu północnych gór. Zamarznięte pustkowie. Łowca. Lecimy dalej. Tutaj tego już nie mogę zebrać. Okej. Powiem wam, Lara ma kupę roboty. Co to słychać? O matko! Nieśmiertelni. Oby nas nie zauważyli. Czyli ja rozumiem, że my dobiegamy do końca. Powoli do końca gry. Nie wiem, czy ja mogę przejść. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą. O, rany boskie. Okej. O Jezu, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O nie! O nie, 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 złap się, złap się. O Jezu. Co, idziemy w tą stronę? O matko! Wcale mi się to nie podoba. Wydaje mi się, że ma odpowiedni strój do takich cergieli tutaj. Tam ochraniacze i te sprawy, także wydaje mi się, że całkiem dobry strój sobie tutaj dobraliśmy. Dobra, idziemy dalej, kochani. Idziemy, idziemy. Aczkolwiek powiem wam, że już mnie w żołądku ściska od tego wszystkiego, co tu się dzieje. Stres niemiłosierny. Zeszłabym tam na dół, aczkolwiek nie wiem, czy powinnam, bo tutaj gra ewidentnie nas prowadzi w tą stronę. Także może nie będę schodzić, bo pewnie bym zginęła. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nas tutaj nie zauważą, ale biegniesz po tym lodzie, powiem ci, Lara. Pięknie to wygląda wszystko. Dobra, zejdźmy. Ognisko. Odkryto nowy obóz strażników. Tak, widzieliśmy już tutaj strażników. Także lecimy do broni. Czy mogę sobie tutaj coś ulepszyć? Ja bym chciała karabin szturmowy. Jeśli nie mogę, nie będę mogła ulepszyć. Mogę. Hamulec wlotowy. Stabilizowanie odrzutu. Dobra. Nie mam zielonego pojęcia, która broń nam się przyda tutaj. Dobra. Zmodyfikowany spust. Szybkostrzelność. Bierzemy. O, jest stresik. Powiem wam, jest stresik, bo coś czuję, że dobiegamy do końca. To jest bardzo, bardzo stresujące moim zdaniem. Dobra, chodźmy w tę stronę. Zbieramy wszystko, co mamy po drodze do zbrania. Matko. Dobra. Ze spokojem. O nie, kolejni idą. Dobrze, że nas nie widzą. Przecież jakby nas zauważyli, to już po nas by było. Dramat. Pełno ich tu. Oj, pełno. A ty jedna sama. Sofia pewnie nam pomoże ze swoimi ludźmi, ale nie. Pewnie nie na tyle. Przejdź przez mury do wewnętrznego miasta. Lodowy klif. Okej, ale na razie nic tutaj nie będę robiła.
mamy tam przejście, aczkolwiek ja sobie pójdę tutaj, bo widzę, coś mamy schowanego. Dobra. Zjeżdżamy dalej. O matko, dobrze, że udało nam się złapać. O rany. Prawie nas zauważył. Okej. Nie wiem, do góry idziemy? Nie. Tutaj. Teraz do góry. O nie, nie, nie. O kurde. O matko. Jaki szybki, no. Niełatwo go rozwalić, powiem wam. Okej, zmieniamy. Może na strzelbę w takim razie. O nie, tam jest kolejny. Tu jest kolejny. O kurde. O nie. Uciekaj, Lara. Ogień piekielny, bym rzekła. Rozwal go. O nie. Dobra, dobrze, że mam tą strzelbę, mimo wszystko, powiem wam. Jezu! Nie jest łatwo ich rozwalić. Dobra. Jeszcze są jacyś? Okej. Dobra, wejdźmy tutaj. Tam są kolejni. Powiem wam, niełatwo jest ich załatwić i to jest straszne. To jest straszne. Także przejrzyjmy sobie tutaj. A to co jest? Nie wiem. W sumie. Kurde. Ja pewnie tamtędy mam iść, a ja sobie to rozwaliłam teraz. A to? Wróg mojego wroga, poprowadź nieśmiertelnych do walki z trójcą, zapalając sygnały ogniowe. Sygnały ogniowe. Tylko czy tu jeszcze gdzieś coś takiego jest? No tam to zapalone mamy. Nie wiem. O nie! Skąd? Dobra. Trochę ją spalili, bym tak powiedziała. Pełne? Serio? Okej. Czy tutaj jest coś do zebrania? Idźmy w tą stronę. Nie wiem, czy ja w tą, czy w tamtą. Chyba w tamtą powinnam iść. I się udać.
cokolwiek. Dobra, to jest genialne. To muszę przyznać, to jest genialne. Genialne. Dobra. Wychodzimy stąd. O kurde, chciałam posprawdzać. Wszystko chciałam sobie posprawdzać tutaj, a nie, że już do walki, do boju. O rany. Dobra. No skąd oni strzelają? Jestem ślepa. Aktualnie. Naprawdę. O, tutaj mamy typa. Dobra. O, tu idzie. Dobra. Okej, cisza, spokój. Cisza i spokój. Tutaj co jest? O, proszę bardzo. 2 z 6, ja na bank... O, tutaj też. Ja którąś na bank ominęłam. Nie uwierzę, że nie, bo za późno się zorientowałam o tym. Więc tak może być, że coś ominęłam. Okej. Czyli mamy się udać w tamtą stronę. Nie tędy. O kurde, no. Znowu coś? Już myślałam, że znowu coś. Dobra. Wrota się otworzyły. Czy ja tutaj mogę coś pozbierać jeszcze? Tego nie mogę. O, tutaj coś mogłam. Tutaj mogę. Czuję, że to ostateczna walka. Powoli się zbliża. Tylko co nas tam będzie czekało? Nie wiem. Ale chodźmy. Zobaczmy, sprawdźmy. Okej, okay, zobaczymy, zobaczymy. Ale jejku, to są straszne rzeczy się tutaj dzieją. Ale kochani, myślę, że do następnego jakby momentu, chwil grozy przejdziemy w następnym odcinku, do którego was serdecznie zapraszam, także nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, aby nic was nie ominęło, łapeczka w górę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!